Cześć, witam Was w kolejnym odcinku moich recenzji. Tym razem sięgnę po dwie książki. Pierwszą z nich będzie Wojna Idei, napisana przez Szymona Pękale. Zapraszam. Dość znanym youtuberem, prowadzi kanał Szymon Mówi i Wojna Idei, w których chyba początkowo tam zajmował się jakimiś tłumaczeniami zagranicznych filmów, a następnie zaczął tworzyć krótkie filmiki i animacje na tematy społeczne, jak i również zapraszał do siebie rozmaitych gości, którzy mieli z nim wywiady. No, generalnie rzecz biorąc, autor tam dość krytycznie stara się przyglądać otaczającej rzeczywistości i jak wielu youtuberów postanowił napisać książkę, więc podchodziłem do tego z dużą rezerwą. Standardowo jest to dość taka synteza tego, o czym on opowiada w swoich filmach, czyli generalnie stara się przedstawić swoją drogę na interpretację rzeczywistości i na taką jego próbę niezwariowania w otaczającej na rzeczywistości społecznej. W skrócie sprowadza się to do tozależyzmu, czyli właśnie zaraz w cytacie dowiecie się o co w tym chodzi. Sama książka jest, jak to niestety bywa u tych youtuberów, dość krótka, niby 300 stron, jednak mamy tutaj dużo jakichś takich pigułek, dużo odstępów, dużą czcionkę. No, generalnie książka, była tu próba sprawienia, że ta książka napuchnie możliwie mocno. Jeśli chodzi o to, o cytaty, jakie tutaj znalazłem, to oczywiście pierwsze, co się rzuca w oczy, to sama definicja tego, co autor nam tutaj proponuje, czyli tozależyzm to postawa uznająca, że większość zjawisk społecznych jest skomplikowana i próba ich oceny wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu. Nie oznacza to oczywiście, że każde zjawisko musi być złożone, ale zaleca się ostrożność i sprawdzenie, czy tak nie jest. Dlatego powinno się ograniczać w miarę możliwości używania określeń takich jak zawsze, każdy, nigdy, i brać pod uwagę możliwie najwięcej skutków proponowanych rozwiązań. Należy zdawać sobie sprawę, że wszelkie działania społeczne mają wpływ na wiele płaszczyzn. I chyba to jest jedyny cytat, jaki u niego znalazłem. A jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, no to właśnie moim problemem z nią było to, że brakowało tutaj jakiegoś takiego mięsa, jakiejś takiej pogłębionej analizy. Też właśnie ten poziom tutaj powtarzania informacji i próby nabicia tej książki, żeby ona nie miała tych 150, a miała 300 stron, niestety dość mocno tutaj wchodził. No, ja generalnie Szymona K.
kanał znam, coś tam oglądałem, niestety nie jestem wyznawcą, co może trochę rzutuje na mój odbiór jego filmów. Zawsze mnie jakoś jego maniera wypowiedzi trochę drażniła i to może być ta kwestia, która tak mnie tutaj męczyła. Zawsze miałem taki vibe, że on no, wypowiada się i tak jakby zachowuje jak najpilniejszy uczeń w klasie, ale no, może to tylko ja miałem takie odczucia, jak go słuchałem. No i zasadniczo po tam pierwszych rozdziałach, w których faktycznie autor widać, że ma całość całkiem przemyślany i ten jakby tam fragment historii o tych różnych światopoglądach, o tym jego, o tej jego propozycji tozależyzmu, o tym, że właśnie podział na lewicę i prawicę jest niezbyt, że tak powiem, aktualny. No to już potem niestety pozostała część książki, czyli właściwie z tego co widzę, tak 2/3 z niej, to jest tutaj już dużo słabiej. Wydaje mi się, że autor skupia się na jakichś tam pojedynczych wydarzeniach i je analizuje tak do spodu. Wydaje mi się, że po prostu książka być może byłaby, jest interesująca dla kogoś, kto jakoś tak mocno bardzo siedzi w twitterowej i tam powiedzmy newsowej rzeczywistości i ma jakieś takie głębokie przekonanie, że to bardzo wpływa na jego życie, czy tam na jego poglądy. No a wydaje mi się, że większość osób jednak aż tak głęboko, powiedzmy, ani nie śledzi, ani nie czuje, że tak powiem, oddziaływania tych różnych elementów na swoje życie. No więc generalnie rzecz biorąc, myślę, że max to 6 na 10. Dzięki za tą trochę chaotyczną recenzję i do zobaczenia następnym razem. Cześć.